Cześć. Dzisiaj natknęło mnie, żeby zajrzeć po raz drugi do podświetlenia przełączników. Tutaj zastosowałem już diodę w tym przycisku, przycisk start-stop. To jest ta dioda. Ten filmik, który Wam wcześniej pokazywałem, jak zdemontować te przyciski, jak się do nich dobrać, jak się dobrać do całego podświetlenia. Pokazywałem, jak wsadzić żaróweczki, a te żaróweczki powkładałem, aczkolwiek mało trwałe, popaliły się wszystkie. Tutaj zastosowałem diodę 3 mm. Ona jest wielkości właśnie tej żaróweczki. Zastosowałem diodę, tu jest dla przykładu, dla porównania mam diodę 5 mm, jest, czyli to taką zwykłą, standardową, ona jest dużo większa. Trafiłem na taką diodę 3 mm 12-voltową, tylko na jedną w sklepie elektrycznym. Coś się przełączyło. Milimetry. Zerowanie. I pomiar. 2,91 mm. 2,86 nawet. 87. I właśnie włożyłem tą diodę. Z tą diodą jest jednak mały kłopot. Dlatego, że nie wiem, czy to będzie teraz widać, pomimo nawet wyostrzenia, ona tutaj ma takie rezystorki. Nie można tej diody uciąć za krótko, tych nóżek diody, dlatego, że jak utniemy te rezystorki, ona automatycznie nam się przepali, z tego względu, że już nie będzie przystosowana do 12V. Dlatego zastosowałem takie zawijasy w tym przełączniku. W każdym razie dioda sobie działa, wszystko ładnie poświetla, przycisk start na zielono, to jest ta żaróweczka, która się jeszcze nie przepaliła i która ona od początku chyba tutaj świeci, ona się nie przepaliła, jest wszystko w porządku. A tutaj zastosowałem diodę, tak jak mówiłem, zieloną. Diodę zieloną, ale jest jedno ale, ona bardzo jaskrawo świeci. Można by było najpierw przytępić tą całą soczewkę jakimś papierem ściernym, pilnikiem czy na kamieniu, na osełce. Ja tego nie zrobiłem, bo robiłem to na szybko. W ogóle ciekaw byłem, czy to zadziała i czy to się za chwilę nie spali ta dioda. I żeby tłumić trochę to świecenie, to światło, tu po prostu wsadziłem biały papierek w ten przycisk. Biały papierek, on mi odpowiednio tłumi. Na razie nie będę tego przerabiał. Wszystko działa. Żeby było ciekawiej, nawet nie pokazuje mi błędów komputerze, jeżeli podłączę, bo jest, jeżeli podłączymy tam program, załóżmy DDT2000, on może nam pokazywać, jeżeli że ta żaróweczka jest przepalona, może pokazywać błąd pracy silnika. Żaróweczka pracy silnika, czy tam kontrolka pracy silnika, coś takiego. Taki jest błąd. Z tą diodą tego już nie pokazuje. Dioda spełnia swoją rolę, jest świetnie podświetlane. Mi się to podoba. Nareszcie działa, wyłączamy. Włączamy. Warning, fuel level low. Wszystko śmiga. Przycisk start, stop mam zrobiony. Chciałbym się zabrać do podświetlenia następnych przycisków, klawiszy, przełączników. I tak pierwszy z brzegu złapałem, tutaj jest przełącznik tempomatu i ogranicznika prędkości. Już wiecie, jak to rozebrać, jak się do tego dostać.
Aczkolwiek muszę Was przeprosić za poprzedni film, bo dopiero w trakcie sam się dowiedziałem, że żaróweczkę wymienia się inaczej. Ona jest osadzona w takiej plastikowej obudowie. Tam ja powiedziałem, że trzeba wyciąć. Nic nie trzeba wycinać, ona jest tutaj wciśnięta. Jeszcze raz przepraszam za poprzedni film i za szkody, które mogliście sobie poczynić. Podważam śrubokrętem. Ona powinna mi się tu wysunąć. Najpierw mi się rozciągają nóżki. One są w jakiś tam sposób pod kątem wciśnięte. Proszę bardzo, już jedna mi wyszła. Ale mam słabe oświetlenie. Jedna już mi wyszła. To samo zrobię z drugą. Pewnie strzeli, tak. Specjalnie, żebym jej nie znalazł. Ja ją i tak znajdę. O. O, wpadła na wycieraczkę w piach. Wsadzamy żaróweczkę. Jeżeli mamy żaróweczki, wsadzamy żaróweczkę, nóżki żaróweczki zaginamy w te miejsca. W te miejsca. Z jednej, z drugiej strony. I z powrotem wciskamy ją tutaj. Ale my tu nie będziemy prawili o żaróweczkach. Ja tu chcę w ogóle zrobić inne cuda. Nie mam tych diod, które pokazywałem w przycisku start-stop, ale mam coś takiego i będę próbował zastosować właśnie coś takiego. Taśma LED biała. Tam jest chyba akurat na tej około 300 diod. Ja sobie wyciąłem taki paseczek z 6 diodami. Ona ma tutaj rezystorek. To jest taśma na 12 V. Voltów. Voltów? 12 V? 12 V. Pan Volt, czyli 12 V. Dobra, mniejsza o język. No i mam taką tasiemkę. Ona ma tutaj rezystorek, a diody są połączone szeregowo. Diody są połączone szeregowo, więc ich napięcie, natężenie i rezystancja zostaje zsumowana. A my potrzebujemy na przykład ten przełącznik tylko jedną diodę. Dlatego tą spróbuję stąd wylutować, dać rezystorek i podłączyć. I następną taką rzeczą, o której trzeba pamiętać przy montowaniu diod, o biegunowości, dlatego że dioda ma anodę i katodę i tylko w podłączeniu plus do plusa, minus do minusa będzie świeciła, podczas gdy podłączymy ją odwrotnie, dioda nam nie będzie świecić. Następną sprawą tutaj jest, że musimy zastosować rezystor, gdyż ona mogłaby zaświecić tylko na ułamek sekundy. Pierwszy i ostatni raz. Dlatego ja teraz wylutuję diodę stąd, zastosuję rezystorek, podłączę przełącznik do gniazda, żeby podało mi prąd na podświetlenie przycisku. Zobaczymy wtedy, czy trzeba ją przylutować w taki czy w inny sposób. To malutkie diody, tak zwane SMD. Akurat takie miałem pod ręką, tamtych nie mogę dostać. Znaczy, można by było dostać, zamówić w internecie. Koszt tamtej diody w przycisku start-stop to
to było złoty 20. Dioda SMD, którą wylutowałem, ma szerokości 2,74 mm. Tak jak mówiłem, mówiłem, nie wiem w którym miejscu skleję ten materiał. Jest to dioda o odcieniu, o barwie ciepłej. Długość 3,80. O barwie ciepłej, co nie wygląda najpiękniej w naszych lagunkach, bo wszystko jest podświetlone barwą zimną. Wy się zaopatrzcie w te diody ciepłe, te diody o barwie zimnej, a ja póki co tak czy inaczej przylutuję sobie właśnie te, bo te mam, i potestuję, jaka jest ich trwałość. Ten rezystor, który wylutowałem, ma 150 ohmów, ale tych mam niewiele i oni są do trzech diod, ale tutaj znalazłem takie w domu, nowe, nieużywane rezystory. 673 ohmy. To są te trochę większe, tak zwane przewlekane. Te mniejsze to są rezystory SMD. Ja spróbuję zastosować te o większej oporności, rezystancji. Diodę, żeby nie trzymać w palcach, a w samochodzie tylko spinacz znalazłem do prania. Zaczepiłem sobie w tym spinaczu do prania. Teraz spróbujemy pobielić. Troszeczkę cyny dam na tą diodę. O, tyle wystarczy. Teoretycznie te wszystkie przewody, te wyjścia są pobielone, tak samo w diodach, jak i w rezystorach. I spróbujemy ją przylutować teraz. Rezystor się trzyma. Utnę nadmiar przewodu? Nie jest przewód. O, uciąłem nadmiar, teraz sobie ją powyginam tak, jak ja bym chciał. Nie ostrzy mi w powietrzu. Ustawiam tak, jak ja bym sobie ją chciał, albo nie. Najpierw sprawdzimy, który biegun jest to, który biegun jest do którego pinu przy przełączniku. Wtedy będę wiedział, jak ją powyginać i jak przylutować. Już jestem w okolicach kostki od tempomatu. To są właśnie te dwa piny do podświetlenia, o których wam przed chwilą mówiłem. Do jednego przytknę diodę, do drugiego rezystor i sprawdzimy, jaki powinien mieć kierunek. Przytykamy. Nie świeci. W takim razie obrócimy. Oczywiście światła mam włączone postojowe, żeby przyciski zaczęły się podświetlać. Świeci. No trochę mnie to światło nie cieszy, dlatego że jest to światło o barwie ciepłej, czyli ono jest takie żółtawe. A wszystko w lagunie jest podświetlone światłem takim bardziej zimnym.
ale to nic, i tak to zastosuję, zobaczę jaką to ma trwałość. Czy mi to za chwilę się nie zjara. Także teraz spróbuję ją przylutować, jakoś te przycisk i te nóżki. Chyba tu sobie skrócę, żeby tego było mniej. Jakoś te umieścić diodę na środku i bawię się dalej. Dla pewności jeszcze ja zmierzę miernikiem. Nie zmierzę, sprawdzę miernikiem, które jest plus, a które jest minus. Kostka jest teraz ustawiona tak, jak jest w samochodzie. Czyli minus dotknę do dołu, a plus u góry. I nie pokazuje mi żadnego prądu. A nie pokazuje prądu? Nie, dobrze przełączony. Nie, źle jest przełączony w drugą stronę. Dobra, teraz mi pokazuje minus 11,5 V, czyli zamienimy. Zamienimy i wychodzi na to, że plus jest na dole. Tak, teraz pokazuje 11 bez minusa. Plus mamy na dole, jeżeli ktoś będzie wiedział, która w diodzie jest anoda, a która katoda. Plus mamy na dole, minus mamy u góry. Przełączniku tempomatu oczywiście. Nie wiem jak jest w innych, ale najlepiej, tak jak ja to zrobiłem, przytknąć diodę, sprawdzić i wtedy jesteśmy pewni i tak czynić z każdą kolejną diodą. Troszeczkę cyny na tą nóżkę we włączniku. Dioda się trzyma. Jeszcze spróbuję ją jakoś tak ułożyć, żeby była tak jak ta żaróweczka, czyli tutaj na środku. Chyba jeszcze bardziej skrócę sobie ten rezystor. O, bo nie będzie mi aż taki potrzebny. Mistrzem lutowania to ja nie jestem. Poprawimy tu. Ostudzone. Teraz spróbuję ją jakoś osadzić mniej więcej na środku. No i chyba tą nóżkę będę musiał troszeczkę tu powyginać, żeby mi starczyło miejsca na rezystor. Na przykład w taką stronę.
Mam nadzieję, że nie będzie to kolidowało w żadnym stopniu z przełącznikiem. Jak będzie kolidowało, będziemy wyginali dalej. Teraz spróbuję to przylutować do drugiego bieguna. Trochę tak spartańsko przylutowane, ale ja tylko teraz włożę na chwilę do gniazdka, do wtyczki, bo gniazdko jest tu. Włożę na chwilę do wtyczki, sprawdzę, czy to nadal świeci. Tak, nadal świeci, czyli biegunów nie pomyliłem. Ciekawy jestem, bo dioda ma promień światła bardzo taki kierunkowy, żarówka bardziej dookólny. I ciekawy jestem, jak to w ogóle będzie podświetlało w tym przypadku ten przełącznik. Tak mniej więcej chciałem, żeby to właśnie wyglądało. Odetnę pozostałość. Wyśrodkuję. I jeżeli nie będzie mi przeszkadzał ten rezystor, to nawet go nie będę przyginał. A jeżeli będzie przeszkadzał, to wtedy co zrobię? Wtedy spróbuję upchać ten rezystor, rozebrać przełącznik, upchać ten rezystor bardziej tam w głębi. W ogóle jakbym wyciął tą nóżkę, wsadził tam rezystor, by to dużo ładniej wyglądało. Ale to jest film kręcony na szybko. Mam nadzieję, że to wystarczy. Nie, no przełącznik normalnie się przełącza. Czyli nic tam nie szkodzi, nic tam nie wadzi. Ja teraz wpinam go w kostkę i sprawdzam, jak podświetla. Jest środek dnia, żeby pokazać, jak podświetla, musiałem się nakryć kurtką. Ludzie chodzą po chodniku, pewnie myślą, że wariat. A więc tak, fajnie, że podświetla. Podświetla równo, czyli światło jest rozproszone na cały przycisk, pomimo, widzieliście, że dioda ląduje na środku. Podświetla równo, aczkolwiek nie podoba mi się kolor podświetlenia, bo widzicie, że on jest taki żółtawy, czyli ten ciepły. Dla porównania tutaj macie podświetlenie licznika. No może nie jest też odzwierciedlony ten kolor, ale nie, no podobny jest na tym, co pokazuje, do tego, co jest w realu, a tu jest żółty. Jeszcze jedna rzecz mnie tylko ciekawiła, czy przyciski się ściemniają razem ze ściemnianiem. Nie, przyciski się nie ściemniają. Nie wiem, czy one w ogóle powinny się ściemniać. Dobra, w każdym razie tak to wygląda. Ja montuję, biorę się za następny przełącznik. Jeszcze na koniec chciałem Wam pokazać po zmroku, jak to wszystko wygląda. Jak widzicie teraz, porównanie przycisków z podświetleniem deski rozdzielczej. To jest jednak kolor biały, ten biały. Biały ciepły, czyli te diody, które włożyłem, są takie żółtawe. Drugą sprawą jest to, że w przełączniku tempomatu zastosowałem jedną diodę tak bardziej po środku. Ta intensywność jest taka umiarkowana, ale tutaj, gdzie centralnie diody świecą na przełącznik, ona jest zbyt
zbyt jaskrawa. To samo jest w przełączniku szyb. To samo jest w przełączniku blokady. No ten kolor mi się nie podoba. Jak dostanę właśnie takie same diody, czyli SMD o tym samym rozmiarze, o tej samej mocy, to zamontuję sobie właśnie ten kolor zimny. Dodatkową rzeczą, o której nie wiedziałem nawet, że jest, to jest właśnie podświetlenie tego, jak to się nazywa, podświetlenie tego suwaka, który powoduje zjaśnianie lub ściemnianie podświetlenia deski rozdzielczej. Więc jeżeli filmik Wam się podobał lub był pomocny, lajkujcie. To jest dla mnie taka mobilizacja, motywacja. Jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi materiałami, czyli z tym, co tam wrzucam na kanał, co robię przy swojej lagunie, subskrybujcie. Obok przycisku ze subskrypcją jest taki dzwoneczek. Jeżeli włączycie ten dzwoneczek, powiadomienia zaczniecie dostawać od razu, czyli momentalnie po tym, jak ja wrzucę następny materiał. Dodatkowo na końcu dorzucę przycisk z subskrypcją i przycisk z listą, z playlistą, czyli z wszystkimi filmami, które do tej pory wrzuciłem na kanał. Trzymajcie się, bawcie się dobrze przy swoich lagunach. Cześć.